Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj robimy sobie zlot Lamborghini. Ja sobie wziąłem Lamborghini Reventona, w którym jeździłem Goliata z 50 okrążeń. Także no, grałem samego Goliata, nie wiem, z 8 godzin jechałem to, nie, 8 to by było spoko. Jechałem to chyba ponad 9 albo coś takiego. Także no, jest to pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy jeżdżę tym samochodem, bo powiem szczerze, obrzydł mi po tamtym wyczynie, bo w sumie łącznie miałem wtedy 15-godzinnego streama, gdzie cały czas jeździłem samochodem. Tak, także co, Reventon i jedziemy sobie na spotkanie, już tam widziałem ich na mapie, że czekają w tym miejscu. Dzisiaj pomyślałem sobie, że zrobimy sobie takie luźne wyścigi drag, już dzisiaj tym razem bez żadnej nagrody jak ostatnio, tylko po prostu tak o sobie, ja nawet samochodu nie robiłem jakoś tam wyjątkowo, tylko wziąłem sobie taki pretuningowany Aventador, tam jest taki bodykit, którego się wybiera do tego samochodu i on tam dodaje jakieś osiągi, o i tyle, nie? Więc jadę na spotkanko. Zobaczymy, co tam u nich słychać. No jadę na spotkanko. Powoli się toczę. Są jakieś zdublowane samochody? Jaki urus porobiony, kurde. Dokładnie. O, widzę, że tutaj pozajmowany. Nie, chyba nie. Właśnie widzę. O, Gallardo sobie wziął, klasyka, nieźle. No, prawie że klasyka. Ładnie. Dobra, trzeba zobaczyć, co tam macie ciekawego. Ktoś robi foty? Kto robi foty? Wszyscy... Teraz wszyscy będą... Teraz wszyscy są duchami, kurde, o nie. A, można się pomylić, one są podobne. Ej, co jest? Ale dziwnie. To chodźmy sobie, może zrobimy taki dragowy wyścig pokazowy na tym lotnisku takim opuszczonym, wiecie gdzie, nie? No jedźmy sobie tak powoli tam, bez stresu. I możemy jeszcze po drodze zrobić zdjęcia, jak będziemy sobie jechać, tak jak kiedyś. No właśnie, bo nie ma chłodzenia wtedy silnik, to może się spalić, nie? No, można na niskich. Ja mogę was ciągnąć, ja mogę was holować wszystkich. Ustawiamy się linkami, podpinamy i wszyscy jedziemy. O, ktoś musi kończyć na dzisiaj. No, kolacja, myć twarz, myć zęby i do spania. No tak. Jaki chaos? Normalnie jedziemy sobie, na spokojnie. To właśnie to jest nieład. Może ja zrobię checkpoint grupowy, żebyśmy wiedzieli gdzie jechać, nie? Bo nie każdy wie, no. W sumie jest chyba tylko jedno lotnisko w Fordzie. Ktoś się tam ściga nawet z randomów. To jest tam, gdzie jest lotnisko, no. No i pięknie. I tam jest jakiś drag, to zobaczymy, czy da się zrobić trzy dragi naraz. Tak jak te nowe zasady są, co zrobili. Ciekawe. Jak osobny? To który to jest? A my się tam możemy ścigać wszyscy razem, czy nie? Kurde, to zaraz ogarnę, zobaczymy o co chodzi. Bo ja tego jeszcze nie próbowałem. Nie wiem jak to działa.
Wiedziałem. Mówiłem, że chodzi o ręce, no. Ale to jest tak, że wiesz, to jest tak, że mama kończy ci tak gadać, chwilę jesteś sam i potem ci twoja kobita zaczyna tak gadać. Do spania, kurwa! Do spania! Nie ma, to całe życie masz, kurde, stresa, no. Nie ma kiedy pograć. Tak. Po co to komu abonament dodatkowy płacić, nie? Pewnie. Kurde, jaki ten Reventon ma dziwne te zegary, ja pierniczę, jakiś kurde kosmos. Egoista, co to było? A to ten, on jest w The Crew 2, no nie? Egoista. No. Kurde, teraz... Teraz ogarnąłem, że w programie nagrywającym wyciszonych ich, kurde, nic nie było słychać. A tam mama do jednego mówiła, że ten, że ma się iść myć. Oj, a szkoda, że to się nie nagrało, czekajcie, zaraz ich włączę. Dobra, już ich włączyłem. I co tam, gotowi jesteście? Ja mogę się mam. Halo, halo, jesteście gotowi? Bo ja tutaj trochę z tyłu zostałem. Wow. Ja już dojeżdżam. Dojeżdżacie, dochodzicie. Powiem wam, okay. Ja moim Lambosem nie będę się ścigał. Ja nie mam Lambo do ścigania się. No ale to tak na ludzie. Wyścig pokazuje, zrobimy. Nie, zaraz przyjedziesz, to zawsze. Znaczy, ja tu przyjechałem, to sam zobaczy, że to nie. A dobra, 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 zaraz zobaczymy, co tam. Jamara jest chyba takie Lamborghini, czy coś takiego, nie? Jak sumienia mogą to robić. To stare to. No, stare, stare. To rozpali światła. Takie były ładne. Już ktoś wjechał, a nie, uważajcie tam, kurde, jak my się będziemy teraz ścigać? A to nie tego? Nie włączyć po prostu całego Drag Race'a? Zaraz włączymy, włączymy, jak się tak śmieje, spokojnie. Jestem. Dobra, co robiłeś? Jadłem. A, to smacznego. Zmierz za późno. Gdzie ty jadłeś? W jedzeniu. W domu? Jadłem szybko komputerze. Poczekaj. Rozegra, ale ty z tego za to zrobisz dwa odcinki? A nie wiem, a ile chcesz? Mogę zrobić nawet i cztery, jak chcesz. Zrób cztery i każdy po 10 minut, żeby sobie zarobić, chłopie. Ło, gościu, ty. Biznes plan gotowy. Nawet po 8 minut, bo już od teraz można tego. Po 8 minutach można dać reklamę. No to zrób 5 odcinków po 8 minut. Kto się tutaj tak w tym Lambo kręci? Ja cię kręcę. No dokładnie. Bębel pracy. Ja też tak spróbuję. Bębel. Ja tu przyjechałem. I tam stwierdzili, że nie, nie, nie będę tego zaczynał, bo tu się zaraz zacznie chaos. Tak. Czym ja, żebym przyjechał do Draga? No nie, no nie, no nada. Wszyscy się kręcą. Ale czekaj, kto? To jest totalna seria. Greku, tak? Kto ty? Ja tak kręcę, też chcę. A. Ja to jest totalna seria, to jest totalna seria. Aha. Ja ty na Draga nie wyjadę. To lewo do 200 przyspiesza. To faktycznie, no trochę słabo. Trochę słabiutko. Ale za to jak będzie Drag, to ja zmienię małpę. Dobra, nie ma problemu, zaraz was tutaj spróbuję zaprosić. Ale Drag czym będzie? Jakimikolwiek autami? Nie, Lambosami tylko. Ja tam ograniczę, nie, że tylko Lambo. Dobra. O nie, a jaką klasę wybiorę? Ja wybiorę sobie klasę S1 Max. Może nawet A wezmę. O, jest coś takiego jak Drag Run. Co to jest? To jest właśnie to. Quick 5 Drag Race. Aha, czyli... Okej. Okay. Mój konwój. To jest 5... Aha, to jest chyba, że te wszystkie 5 dragów jest w jednym tym. A, że 5 różnych. A, dobra. Może i tak być. 5 różnych? Aha. Zaraz zobaczymy, jak to że działa. Że to będzie w tym, przy tym zamku Bramburg, potem będzie pewnie tutaj na Drag Strip. Mhm. O, to zobaczymy. Słuchajcie, my tu mamy klasę C. Dobrze, ja nie mam, ojoj, ja niczego z klasy C. Ja nie mam żadnego samochodu z klasy C. No to wynajem. To dostaniesz jakieś tam wypożyczone, ale czemu nie mam, bo ja tu nie mogłem nic zrobić. Ale
Potwierdzamy. Dobra, to spróbujcie wybrać Lambo. Jak macie jakieś Lambo z klasy C, to wybierzcie. Zawsze można łączyć. LM002 jest. Ej, a macie ogólnie Volvo? Poprzerabiane czy seryjne? Tak. Ile mamy? Nie, cztery. Ja nie mam Lambo. Nie ma Lambo, a to ja nie mam żadnego Lambo. Jeszcze raz. Ja nawet nie mogę wybrać samochodu. Nie. Dobra, ja mam, już wiem co biorę. Ja mam jakiegoś Jaguara starego. No to dobra, weźcie coś Lambo podobne, ja wezmę Lotusa Esprita. Kurde, ale zakon nam zostało. Myślałem, że to można sobie samemu robić. Ej, czy jeszcze zakon dobra, ja tu jestem. A to można znaleźć draga z tworzoną... Nie, Golf jest Golf 6, jest grupa. Ja mam najpiękniejsze. Ja mam najgorsze auto. To ten nie jedzie nawet. Regalia wygra. Golf jak poszedł. No, ale o, Golf jest na 6 zrobiony. Ale jazyki. Daytona, gdzie ty? O kurde! Ja robię E30. Jestem przed tobą, jestem przed tobą do E30. No, nie, 11 byłem. A kurde, Integra przegrała. No ale proszę was, Jaguar jeszcze jakiś standardowy, wszyscy zawsze zrobią. Daytona już idzie przodem, nie? Ten Golfem ciśnie. Jest M1-ko, farowie. Kurde. Ale widzieliście, że M1-ko. Ej, ten Ford idzie do paliwo. Daj to na wygrę. S. Ja nie wiem. Jeden nie widzę, które mam miejsce. To jest ogólnie nowy tryb w Fordzie, który daje nam możliwość ścigania się po wszystkich dragach, które są dostępne w grze. Nie? Jakby naraz. Teraz nie musimy sobie robić takiego trybu ogólnego, że tam dodajemy sobie wyścigi i robimy dragi po kolei w takiej playliście, jak sobie można było zrobić i zapraszać tych naszych ziomków z grupy. Tylko teraz mamy taką łatwą opcję, że klikamy i cyk i od razu mamy taki szybki jakby wyścig, nie? Dragowy. Nie musimy tam tworzyć niczego dodatkowo. I widzicie, że my po tych wszystkich dragach... A nie, mamy 3, to jest 3 na 3. Zobaczcie, zawody 3 z 3. I teraz jedziemy sobie ostatni drag. No szkoda, że nie Lambo, bo dzisiaj taki zlot Lambosów. Ale zaraz powiem chłopakom, żeby wrócili do swoich Lambosów i będziemy już się normalnie ścigać. Jest. To wygląda. Tutaj chyba w Fordzie nie działa to strumień aerodynamiczny, no nie? A najlepiej działający strumień aerodynamiczny w jakiejkolwiek grze dotychczas grałem wyścigowej to było chyba w Project Cars 3, jeśli dobrze myślę, albo w czymś innym takim wyścigowym, co ostatnio testowałem. Dobrze, słuchajcie, no to wracamy do Lambosów chyba, nie? No, wrócimy do Lambosów. Za to się dostaje. I na lotnisko wracamy sobie, zrobimy sobie takie nasze dragi Lambosami. Ja się ścigam. Dobra, to co, ustawiamy się chyba dwójkami, tak jak, wcześniej się ścigaliśmy. I robimy wyścigi dragowe. Tak o. Nie wiem, czy ty... To chyba nie jest synchronizowane, nie? Tutaj te światła, niestety. Jeszcze tego nie zrobili, kurde. Nie, ale tam są opóźnienia. No. To jak będziemy startować? Ktoś musi odliczyć standardowo, no. To kto chce odliczać? Bo ja chcę się teraz ścigać. Ja nie umiem liczyć. Ej, co jest? Kurde, wypykałem. Dobra, to ja mogę odliczać. Co wszyscy będą odliczać? Dobra, na 4. 3, 4. No i kto? Kto nie ruszył? Kto odlicza, no? Wariacie! Dobra. Ja się... Co się tam wypychacie? Co się tam dzieje? Dobra, odliczam, bo nikt nie chce odliczać. Pociąg akurat jedzie. No ja. No to odliczaj. Gotowi? Do startu. 3, 2, 1, start. No i pięknie. Kto tam ze mną będzie leciał? Ja chcę. Jak to z czerwonym? Pójdźcie mi czerwonego, wiadro. Pójdź mi czerwonego przed ciebie. Dobra, no to ja wygrałem z mapy. Dobra, czerwony wlatuj. Czerwony, sorry. Proszę cię, proszę. Czekaj, muszę cofnąć. Dobra, czerwony masz w latach. Ej, spokojnie, tam spróbujcie się nie zderzać.
No i fajnie, czekaj. Jest kapitanem, tak? Sesto elementu. A co z przegranymi? Nic, no teraz nie robimy takich chyba zawodów, że ten. Możemy się ścigać, kto chce z kim, o. W ten sposób. Dobra, czekam na odliczanie, czekamy tutaj. Raz, dwa, trzy. Jak poszedł. Czekaj, ja się ustawił. Jak zniszczył, ty. Ustaw się z tym, jakby wiesz co. Dobra. O, jak dobrze go słyszałem. Co? Jeszcze tego, ja... Nie, bo ja miałem jakiś ten błąd z łączenia tego RPC. Aha. Nie praj. Dobra, ja z Szymonem. A ja jedę na koniec. Dobra, odliczę jakoś. Ja odliczę. Dobra, gotowi? Tak. 3, 4. Każdy inaczej odlicza. Ty! Kurde! Dawaj jeszcze raz, bo ja się zatrzymałem na starcie. Dobra. Monar, ty się tam nie przybliżaj tak bardzo. Nie, bo ja myślałem, że to jest start jeszcze, nie? Dobra, jest równo, koty, już się dobra. To na 3, 4, będzie tak? Będzie na gotowi do startu start. Tak. Będzie najlepiej. Do start, i start, dawaj. Ktoś tam nagrywa, ej, słyszałem to. Kto tam nagrywa? Halo? Spokojnie, to ktoś się pcha tutaj. No ktoś się tam pcha. Jesteście już, stoicie? Czekajcie, jak się czerwony pusiok. Kto tam? Greku i kto jeszcze? Wiadra, tak? Wiadra. Czerwony. Zutek odliczaj. Dobra, odliczam. 3, 2, 1, start. Dobra, przegrałem. Odchodź. Ładnie. Ole, poszli, kurde. Czy ja się ścigam? Dobra, wygrana. Fajnie to wygląda tutaj przy tych torach, jak macie już dużą prędkość. Ma ktoś z was może jakąś ciekawą tablicę rejestracyjną? Ja mam Dubaj. Możesz sobie nasze klubowe wykorzystać. Wiesz, jak się wyszukuje? Ja mam nie zaczynajcie. Może jak się korzysta z klubowych, to potem nie można udostępniać. A tak, tak. Chyba, że samemu sobie... zrobisz klubową. No. Ja sobie ustawiłem. Tak ścigniemy się, dobra? Zaczynam na tablicę. Mogę wam odliczać, jak chcecie, a ja się chcę też trochę pościgać, co jest? Odliczam, gotowi tam? Nie wiem, kto tam się ściga, bo jestem daleko. I trzy. Konar. Dobra, 3, 2, 1, start. Co sądzicie o mojej tablicy? No ale idą. Uuu, poszedł Konrad. To ma mocny zryw te moje, nie? O, zarzuciło go pod koniec Konrada. No ja się jestem. Właśnie cały. O Jezu. One klub. Kto ma tą arabską tablicę klubową? Ja mam. Śmiesznie wygląda. Fajnie wygląda, no. Maciek porobił takie różne... Dobra. Te, nawet Lidla zrobił Biedronkę, kurde. Zajebiste to jest. Na odcinku Biedronkę. I tak idealnie jeszcze pasuje. Nie wiem, jak on to wymyślił, jak on to wpadł. Dobra, następna para Jack X-Mal i Luke idzie. Dobra, odliczam. Ale deszczowo będzie, uprzedzam. 3, 2, 1, start. No tutaj chyba Lambo Dragowe tutaj porobi, nie? Aventador. Tak. On ma kurde takiego kopa. Na automacie gracie, czy sami zmieniacie biegi? Na automat. Inne biegi. Na klawce i sam automaty są dla lamusów. Dokładnie. Z klawiatura to jest po prostu... Only sekretia. No ale dobra. Ty masz pada, to ty się nie odzywiesz, dobra. No to pada, miejsce kupować. Nie no, sekwencja dla takich samochodów to jest podstawa tutaj dla Lambosów. Kierownica, bo ja... Odliczam, 3, 2, 1, start. Prawdziwy karkaj tylko na manualu ciśnie. Gdzieś tam dojechał, wróć, stopnij się trochę. Nie zgadnę, Huśek jest na klawiaturze. Zerwie tylkowy gaz.
Ej, no spada. Dobra, ty, biorę manuala. Uwaga, ej, no 3. Nie pchajcie, czekaj, no to pchają tu. Sorry? No właśnie, co tam z tyłu, co się tu dzieje? Ja tam się pan posypię. Kurde. Dobra, uwaga, 3. Gotowi? 3, 2, 1, start. Co się dzieje? Ale obszar. Czekajcie, bo tu za dużo samochodów jest. Ja się nie mogę. Dobra, ustawcie się trzech naraz. No mogę się z wami trzema naraz ścigać. Nie ma problemu. Kusiok, jednak czarny lepszy. Alfa, czerwony, to jeszcze szybszy. Pomyśl, co było bez czerwonego. No kurde, nie mogę w niego trafić. Nie uważajcie. Dobra, jedźcie. Odliczy ktoś, bo nie chcę, żeby było ten. Ja mogę odliczyć. Jezu, gotowy. To ma tyle mocy. 3, 2, dobra, jedź. 1, start. Dobra, ja nie wiem, nic nie spisałem, ale. Ja trójkę wbijam, a ten już kończy, kurde. Odjedźcie, no w ogóle to normalnym. Dobra, teraz. Nie, bo ja sobie dwójkę, jedynkę ustawiłem długą. Tutaj można w Fordzie robić jakoś tak te samochody dragowe, zajebiście. Z tego co wiem, to jakieś Porsche da się zrobić kosmicznie, że tam przyspiesza nieprawdopodobnie. Tam pierdzielicie, tylko Supra. Następna trójka, Dekonar 01 i Kapitan 0405. Gotowi do startu. A jest tu jakiś fotograf dragowy? Na dragu teraz? Ja mogę być. Ja zrobię też. Bo ja się tu nie będę teraz ścigał, to ja porobię wam zdjęcia, o. Wyściganie. Ustawienia. Albo przed samym wyścigiem masz też zmiany ustawienia. No, to też. I pyk, jakie ładne foto wyszło, zobaczcie. Fajnie to wygląda, nie? To nawet nie trzeba jakimś fotografem być, kurczę, ładnie wyglądają te samochody po prostu. No startujecie, czy nie? Rób zdjęć. Dobra, mam wam odliczyć, bo co? Stoicie w miejscu. Odliczać? Halo, halo, startujecie? No właśnie. No właśnie, ktoś musi odliczyć. Ja mogę odliczyć. Dobra, no to odliczam. Kto mi Fiata? A bardzo znaczy. Ja odliczę jak ktoś. Dobra, no to odliczaj, no. 3, 2, 1, start. Okej, ja im zrobię takie. Zrobię wam zdjęcie takie podczas startu. Nie zrobię. To jest jazda, jak cię ciśnie. Kurczę! Nie wiem, kto tak ruszył, że normalnie auto było rozmotane. I źle mi bieg wszedł. Znowu. Dobra, wolę automata. No, ciężko na manualu jest. Ja tu jestem na automacie. Jestem przyzwyczajony do automata, więc... Dobra. I kolejna fota. Fajnie to wygląda, ej, naprawdę. Kozacko. Takie mam wrażenie, że nie mam odpalonej Fordzy na maksymalnych ustawieniach. Tutaj co jakiś czas w Fordzie potrafią się te ustawienia graficzne resetować. Taka ona jest wredna. Zaraz sobie zobaczę, czy na pewno wszystko dobrze jest. Ale nie, wszystko chyba jest ok. Czasami taka pogoda może się ustawi, że gorzej ta gra wygląda. Tu na tym zdjęciu to ze 100 elementów wyglądało jak z jakiegoś Dekru 2, no nie? Tak dużo, dużo gorzej. No i tak wygląda zlot Lamborghini, zobaczcie. Tutaj się ścigają na dragu. Udało się. Kurde, tam jakiś pociąg jedzie. Co chwilę właśnie jedzie ten pociąg i można na dragu na niego trafić. Bardzo fajnie się chłopaki tutaj dzisiaj ścigali, ale to był taki dzisiaj wyścigi bardziej pokazowe. Żeby się po prostu pobawić z tymi Lambosami i spotkać razem. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas!